Tej koncepcji i w tej chwili mam już przygotowany projekt i proszę to tak traktować regulaminu organizacyjnego i nowej struktury w związku z filozofią kultury. Jest to tylko, może to być tylko i wyłącznie projektem w tej chwili, dlatego że nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich dokumentów, bo ze względu na ochronę danych. Jeśli chodzi o działalność tej instytucji, mam trochę mało danych, żeby powiedzieć, że na pewno będzie tak, jak sobie planuję, niemniej pewną koncepcję pracy mam. Jak Państwo wiecie, ta instytucja w Białymstoku posiada dwie siedziby, bądź trzy siedziby, bądź jeszcze więcej, nie będę taką instytucją. To wymaga będzie od nas dobrej organizacji pracy i na pewno więcej jak Państwo wiecie, szykują się różne rocznice związane czy to z Ludwikiem Zamenhofem, również z Piłsudskim. W związku z tym nakładane są na nas nowe obowiązki. Czekamy też na budżet, bo to też będzie związane, jak program merytoryczny instytucji zostanie ułożony. Ja w tej chwili Państwu konkretnych danych nie podam. Mogę skoro przywołujemy tę sesję, tam też padło takie pytanie, czy możliwe jest, aby Białostockie Osoby Kultury nosił imię Ludwika Zamenhofa? Czy mają się odpowiedź, że to niemożliwe, bo trzeba by było powtarzać całą procedurę. Ale czy jest to możliwe, aby w przyszłości Białostockie Osoby Kultury nosił imię Ludwika Zamenhofa? Jeżeli Białostockie Ośrodek Kultury ogarnia swoim zasięgiem działania Kina Forum, Kawiarni Fama i Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Nie ma potrzeby zmieniać nazwy miejsca, w którym istniało, istnieje Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, bo to miejsce nadal zostanie. I nazwa miejsca Centrum imienia Ludwika Zamenhofa i działań, które tam się odbędziały, będzie nosiło tę informację, że jest to Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Jest Galeria Sędziński, która posiada Galerię Sędziński na ulicy Maryńskiego. Jest Galeria Legionowa, która jest pod kuratelą Galerii Sędziński, ale nosi miano Galerii Legionowa. Nie widzę powodu, żeby na przykład było inaczej. Czy jest zatem sens, jeżeli nie zmienia się profil działania białostockiego szefa, tylko do niego dochodzi działanie, działania Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, czy związane ze Esperantem i Ludwikiem Zamenhofem, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby to dziedzictwo, które od 2009 roku wprowadzamy, żeby zostało zaniechane. Tak samo jak nie wyobrażam sobie, żeby nie uaktywnić działania esperantystów, którzy, jak Państwo sami wiedzą, swoje
rocznicowe spotkania odbywają, a to w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a to w innych miejscach. Również odbywało się to w kawiarni Fama wówczas, kiedy już instytucje zostały podzielone. Dziękuję za wyjaśnienie. Czy ktoś z radnych jeszcze ma pytania? Proszę. Jeszcze tylko dopowiem do tego, co powiedziała pani dyrektor, pani Zyska i pani dyrektor Różnikowska, mianowicie tutaj przed chwilą pani dyrektor Barbara Bojanka z Beru w przypadku paszki na dorabianie twarzy. Myślę, że różne się nie wystarczy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Chcę też jako odnieść do takiego wątku, który gdzieś tam się pojawia w przestrzeni publicznej, a mianowicie, że niektórzy przedstawiają to mniej więcej w taki sposób, że po 1 stycznia 2017 roku przy ulicy Warszawskiej, w miejscu, w którym znajduje się w tej ulicy Ludwika Zamenhofa, nie będzie prowadzona jakakolwiek działalność i tak naprawdę ten obiekt zostanie zamknięty na 4 spusty. Taka narracja gdzieś tam w przestrzeni publicznej funkcjonuje, teraz mówisz to znacznie, że jest to całkowicie fałszywa. W dalszym ciągu to miejsce będzie funkcjonowało. Nie jest to żadna likwidacja tego miejsca, tylko połączenie w ramach struktury Gostowskiego Ośrodka Kultury, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, ale absolutnie nie mogę się zgodzić z takim sprawem sprawy, że to miejsce zniknie z mapy kulturalnej Białegostoku po 1 stycznia 2017 roku. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja sobie pozwolę zadać. Ja chcę zapytać o strukturę organizacyjną. Jaka jest w tej chwili, jaka będzie po tych zmianach? Czy już jest jakiś projekt organizacyjnego? To, co jest jakby moim pomysłem na funkcjonowanie tych dwóch instytucji, a wiąże się to oczywiście ze strukturą, ta zmiana będzie polegała na tym, że musimy skorelować swoje działania, a w związku z tym być może po akceptacji oczywiście Urzędu Miasta, Departamentu Pana Prezydenta będzie możliwe powołanie chociażby nowego działu, który będzie zajmował się specjalistyczną działalnością, która będzie wiązała obie instytucje w jedno, nie niwelując niczego, co zostało w tej w tej chwili dokonanych przez obie instytucje. Jedna instytucja ma 40 lat, duża ma 7. Jakby trudno w tej chwili wyrzucić całe to dziedzictwo i stworzyć zupełnie coś nowego, skoro jest tyle niezwykle ważnych inicjatyw, które no, absolutnie powinny być realizowane. One są realizowane nie przez samego dyrektora, tylko przez ludzi. Natomiast ważne jest oczywiście, jaka będzie nasza współpraca, ale to mam nadzieję po nowym roku się wszystko wyjaśni, bo tak jak pracownicy Centrum Zamenhofa zabiegają o swoje imprezy, tak Białostockiego Ośrodka Kultury też zabiegają o pozostawienie swoich imprez. Przy otrzymaniu budżetu będziemy ze sobą rozmawiać i na pewno swoje pewne takie wyrównanie pomysłów będzie, no bo taka rozmowa nastąpić powinna. Trzecie pytanie odnośnie planów budżetowych, jeśli chodzi o współpracę z pracownikami z Centrum Zamenhofa, jestem już dzisiaj po rozmowie z panią kierownicą działu programowego, z którą ustaliliśmy wstępnie działania na pierwsze miesiące nowego roku, ponieważ trzeba je podjąć tak naprawdę już teraz. Działamy troszeczkę po omacku, ponieważ oczywiście budżety są, tak, one jeszcze są połączone, jeszcze nie zaakceptowane do końca, ale wiem, że pewne działania podjąć już musimy ze względu na ich wczesną realizację. Chociażby kariery zimowe, chociażby rodzina, ale też jestem po rozmowie z stowarzyszeniem, z którymi rozmawiamy o pewnych działaniach, chociażby o 130. rocznicy śmierci Pawła Szapiro, więc takie działania już żeśmy podjęli. Rozmawiam oczywiście też ze swoimi pracownikami w kwestii realizacji zadań, które nałożyliśmy w planie
i które trzeba będzie zrealizować w przyszłym roku i tymi związanymi z rokiem Piłsudskiego, ale także z innymi rocznicami, świętami miejskimi. Oczywiście normalnymi działaniami merytorycznymi Białostockiego Ośrodka Kultury, których jest mnóstwo i kilka sztandarowych dali nam i tak większą liczbę niż wszystkich instytucji w mieście łącznie. W związku z czym takie działania już są podjęte. Co do budżetu, no przyznam szczerze, niecierpliwie czekamy na budżet, ponieważ to nas będzie w pewnym sensie określać, z których budżet będziemy musieli zrezygnować, które będziemy musieli zmodyfikować, jakie działania inwestycyjne zostają podjęte, jakie działania osobowe zostaną podjęte, to wszystko jest przed nami. A jakie są Wasze plany, jeżeli chodzi o inwestycje, Pani powiedziała, z których inwestycji być może będziemy musieli zrezygnować, czy rozumiem, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że coś się nie odbędzie? Nie, trudno powiedzieć w tej chwili, bo na pewno w związku z planowanymi oszczędnościami na pewno trzeba będzie pewne imprezy finansowo ograniczyć, próbować pozyskać środki zewnętrzne na niektóre niewątpliwie, tak jak zresztą zwykle to czynimy. Jeżeli chodzi o inwestycje, to jakby moim oczkiem w głowie jest dokończenie remontu sali kinoporu, która się troszkę przeciąga ze względu na nie tylko procedury, ale na kłopoty. Jak Państwo wiecie, jest to budynek z końca lat 50., początku 60. Wszystko, co zrobiliśmy dookoła, było w zasadzie rzeczą dosyć prostą w stosunku do tego, przed jakimi problemami stoimy, jeśli chodzi o salę widowiskową. To się łączy również z tym, że jeżeli dojdzie do realizacji tego pomysłu, czyli remontu, to być może taki Polak stanie przed problemem, co zrobić z kinem, bo na rok, półtora trzeba będzie na czas remontu to kino wyłączyć. Tak głęboko wchodzimy w tkankę, ale to wynika z tego, że przenikanie dźwięków między stropami kina i kawiarni ze względu na nasilenie imprez, które odbywa się w Białymstocku i Kultury, jest tak duże, że albo możemy mieć emisję kina, albo imprezę w kawiarni Kama, czy to jest wydarzenie pod tytułem koncert rockowy, jazzowy, muzyki poważnej, to nie ma znaczenia, bo te dogrania i przenoszenie dźwięku jest bardzo duże, to wynika z przestarzałej klimatyzacji i de facto ze źle przeprowadzonej wówczas inwestycji. Miałam to nieszczęście, że podpisywałam pierwsze dokumenty właśnie instalacji tejże klimatyzacji i wentylacji. To się łączy z tym, że rozprowadzenie dźwięku, które w tej chwili jest na środku sali, trzeba zrobić na zewnątrz. To jest bardzo duża praca związana z odkrywkami, z ekspertyzami, z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, a dalej całą dokumentacją, więc to jest na lata. Więc jeżeli tak jak na sesji Rady Miasta Państwo żeście usłyszeli, ja otrzymałam taką informację od Pana Prezydenta, że na najbliższe 5 lat, to myślę, że odchodząc stąd za 5 lat, a będę w wieku emerytalnym, prawdopodobnie podpiszę ostatnie dokumenty wyremontowanej na nowo sali. Mam nadzieję, że jako emerytka będę miała to wstęp bez sprawy. O! A co? Natomiast jeśli chodzi o Centrum Ludwika Zamenhofa, to w moich planach jest wymiana wystawy stałej z Ludwikiem Zamenhofem, młodego Ludwika Zamenhofa. Uważam, że takie działania można podjąć było już wcześniej, bo o tym, że trwałość tej wystawy jest 5-letnia, wiedzieliśmy od początku i w tym czasie bardzo wiele się zmieniło. Jesteśmy już w innym miejscu, mamy dużo więcej informacji, dużo więcej zdarzyło się w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, chociażby powstanie historii mówionej miasta, czyli mediateka, którą można byłoby wyłączyć, a także włączenie ruchu Esperanto, którego Ludwik Zamenhof jest i twórcą, i patronem miejsca, więc wydaje mi się, że technologia też multimedialna i technologiczna daleko tak poszła do przodu, że wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby tam myśleć bardzo szybko. To jeszcze zanim oddam głos, chciałem dopytać odnośnie tych inwestycji. Rozumiem, że te dwie inwestycje, o których Pani dyrektor powiedziała w tej chwili, czyli ten remont sali kinowej i zmiana na ekspozycji stałej Zamenhofa, one są tu. Dlaczego do tylu będziemy mieli spotkanie budżetowe za parę dni? Moje pytanie właśnie podobnego dotyczy, to byłoby które. Widziała Pani propozycję budżetu, czyli jest Pan z tego powodu zadowolona, czy trzeba coś dodać może? Bo powiedziałam, że nie chciały Pan podejmować. Ja myślę, że ani Pan Prezydent, ani Pan Dyrektor nie będą zdziwieni, jeśli powiem, że nie jestem zadowolona, bo to jest oczywiste, że nie. No to sypiemy. Natomiast chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o koncepcję,
propozycję zmiany wystawy. Ona mi przychodzi po głowie od pewnego czasu, wtedy kiedy już było wiadomo, że taki pomysł jest na połączenie instytucji. Natomiast to nie jest prosta sprawa i to, co mam w głowie, muszę teraz przełożyć na współpracę nie tylko z moimi pracownikami, ale również nie wiem, no, ludźmi, którzy będą ze mną współpracować. Mam na myśli również współpracę z Politechniką Białostocką. Tam jest bardzo dużo panów otwartych modelów, dobrze myślących i już wstępne rozmowy poczyniłam, że zechcą ze mną współpracować w tym zakresie, ale oczywiście muszę współpracować i chcę współpracować z historykami, ale też są pracownicy Centrum Zamek Popa, którzy też są historykami, którzy niewątpliwie przyczynią się do tego, żeby powstała nowa interesująca ekspozycja. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje w Kinie Forum, sytuacja jest w tej chwili taka, że nie mamy na to środków. Wiemy, że są projekty ministerstwa dotyczące infrastruktury. Jeżeli będzie na to czas, a budżet będzie wcześniej ustalony, to będziemy prosić Państwa, żebyście nam dołożyli do tego roboty, jako że musimy mieć wkład własny na przygotowanie ekspertyz i zrobienie programu funkcjonalno-użytkowego. To jest kwota około 150 tysięcy złotych. Jakiś wkład własny trzeba mieć. Ja dopowiem, bym dopowiedział do tego, co powiedział Pan. Zaraz do tego przejdziemy, bo jeszcze chciałbym, żeby Pani odpowiedziała na pytanie odnośnie Centrum Zamenhofa. Czy to jest w budżecie zmiana tej ekspozycji, bo nie odpowiedziała Pani? Nie, jeśli chodzi o ekspozycję, to jest plan. To jest plan, na razie koncepcyjnie myślimy o tym. Ja nie mogłabym się to... Czyli w przyszłym roku nie byłoby tej zmiany? Nie, to jest niemożliwe. Przygotowanie takiej wystawy, ja przypominam sobie przygotowanie wystawy tej, która w tej chwili funkcjonuje. Oczywiście to było robione w bardzo gorącej temperaturze i bardzo szybko, ale wydaje mi się, że ta wystawa była przygotowana dobrze i merytorycznie, i od strony wizualnej także, jak na tamten czas i na tamten króciuteńki termin. Bo ja weszłam do budynku Centrum Zamenhofa w lutym bodajże, a na przełomie lipca i czerwca był chyba zjazd, czy się też Nie, lipiec, sierpień. Był już zjazd światowy esperantystów, więc to była panika wręcz z robotą. Tutaj nie chciałabym mieć takiej sytuacji po pierwsze. Wydaje mi się, że jeżeli mamy myśleć o czymś, co przez lata będzie przyciągać uwagę, to musimy wziąć pod uwagę właśnie tych najmłodszych, którzy nic nie wiedzą, tych, którzy już widzieli wystawę i tych, którzy chcielibyśmy przyciągnąć do siebie. Dziękuję Panie Przewodniczący. To dwa wątki, jeśli można, postaram się rozwinąć. Dotyczące wystawy w Centrum Ludwika Zamenhofa prezentującej sobie twórcy języka Esperanto. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym temat z panią dyrektor Grażyną Borakowską, że od momentu, kiedy ta wystawa była tworzona, świat poszedł do przodu. Szczególnie jeśli chodzi o te rozwiązania techniczne, które umożliwiają w nowoczesnej formie prezentację bohatera tejże wystawy. I wielokrotnie się z panią dyrektorem zastanawialiśmy nad tym, aby poprosić o pomoc, tak jak powiedziała pani dyrektor, ludzi szczególnie z Politechniki, tych, którzy funkcjonują też w świecie nowych mediów, by zastanowić się nad tym, jak to zmienić, by to była ekspozycja docierająca w mocniejszy sposób do dzieci, do młodzieży, do tego odbiorcy, który jest wychowany w troszeczkę innym już świecie niż ten świat, który był głównie obecny w roku 2009. Myślę, że to wymaga spokojnej pracy, tak żeby w tym momencie, kiedy mamy przed sobą łączenie tych dwóch jednostek i tworzenie jakiejś tam nowej jakości, spokojnie to zaplanować na rok kolejny z już jakąś wizją i koncepcją. Jeśli chodzi natomiast o ten program funkcjonalno-użytkowy dotyczący przebudowy sali, to ten wątek, chcę zwrócić uwagę na ten wątek, o którym wspomniała pani dyrektor, a który mam wrażenie jest kluczowy, a mianowicie, że rozpoczęcie prac remontowych oznacza wyłączenie sali na forum z użytkowania. I teraz powstaje pytanie, myślę, że otwarte, w którym momencie to zrobić,
mając jakby też świadomość tego, że rok chociażby 2018 jest rokiem stulecia, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, i czy w tym momencie warto na forum wyłączyć, czy nie warto zastanowić się nad tym, by to z tą inwestycją poczekać na kolejny rok, po to, żeby ta sala mogła być użytkowana przy okazji chociażby roku 2018. Stoimy na stanowisku, że jeśli chodzi o ten program funkcjonalno-użytkowy, to jeśli będzie możliwość w trakcie roku sięgnięcia po środki zewnętrzne na to, by to sfinansować, to jesteśmy w stanie w każdym momencie złożyć poprawkę do budżetu na sesji Rady Miasta, po to, by to zabezpieczyć, po to, by to zabezpieczyć w budżecie miasta, by można było o to środki zrobić. Ale mówię, to jest też decyzja kluczowa, to tak jak mniej więcej na Komisji Sportu zastanawialiśmy się nad losami pływali przy rozsądnym stopie. Decydowaliśmy się przeznaczyć do środki, Rada Miasta podjęła taką decyzję, żeby ten obiekt remontować. Jednocześnie ze świadomością tego, że ten obiekt jest w tej chwili wyłączony z użytku. Czy jeszcze chciałbym coś? Panie dyrektorze, konwertowałem ten projekt budżetu i kontynuowałem. Jest to co mówię, dotacja nosi 5 650 000, to już wyłączone środki, ale jak to wygląda do roku? Miałbyś 500 tysięcy oszczędności. Znaczy ja pytanie, czy to są oszczędności, czy to są wyimaginowane oszczędności, kosztem działalności merytorycznej będzie miała jednostka mniej. Z czego to jest cięte? Tak, zapytam. W żaden sposób to uderzy w działalność merytoryczną Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Ale oczywiście, tak jak powiedziała pani dyrektor, to zawsze trzeba się rządzić, przyjrzeć temu, co w CLZ zaplanowano jeszcze pod obecnym. To może inaczej pytanie spróbuję, panie prezydencie. Pan mówił o oszczędnościach na pracownikach, na różnych takich rzeczach. Zresztą to dziennikarze też o to pytali, nawet pan tu jeszcze wytrwał do tej pory. Czy te 500 tysięcy między innymi będzie objęte z wynagrodzeń pracowników, czy z działalności merytorycznej jednostki Białostockiego Ośrodka Kultury? Bo to jest różnica. Proszę państwa, ja państwu teraz nie odpowiem. Nie znam pracowników w Centrum Zamówkowym. Znam dwie osoby, które zatrudniałam w Centrum Zamówkowym, i te dwie osoby znam. Pozostałych osób nie znam. Nie współpracowaliśmy w jakiś szczególny sposób przez te kilka lat. Centrum Zamówkowa współdziałało z nami przy Wschodzie Kultury i innym wymiarze, a generalnie takiej współpracy jak na przykład z innymi instytucjami tak naprawdę nie było między nami. I co by tutaj prasa mi napisała, czy o konflikcie, czy nie o konflikcie, jakby nie było, tej współpracy takiej silnej nie było. Natomiast w tej chwili, jak poznam tych pracowników, porozmawiam z nimi, zobaczę, jakie mają stanowiska, jakie mają zakresy obowiązków, jakie mają wynagrodzenia, jak to jest, czy to jest uśrednione w stosunku do tego, co jest w Białostockim Ośrodku Kultury, będę podejmowała osobowe decyzje. Na razie nic powiedzieć nie mogę i proszę mnie o to nawet nie pytać. Natomiast jeśli chodzi o działania merytoryczne, każdego roku dostajemy budżet, w którym coś się nam skreśla, potem coś nam się dodaje, potem znowu my piszemy informacje, że potrzebujemy ze względu na zwiększoną działalność, więc jakby jest to taka praktyka. Ja dzisiaj Państwu nie powiem, tak jak mówię, jeżeli ten budżet zostanie przez Państwa zaakceptowany, to ja stanę przed problemem, co zrobić z programem. Oczywiście, że rozumiem miasto, które też mówi o tym, że są pewne zobowiązania, pewne długi i wszystkie instytucje mają coś tam obcięte. Więc no, z niepokojem jednakowoż czekam na dopięcie. Jeżeli Państwo będziecie tacy łaskawi i macie skąd wziąć pieniądze, każdy przyjmie. Proszę, Pani Dyrektor, to jeszcze chciałbym dopytać o ten element. W przypadku basenu mostrowej, bo w zasadzie nie było problemu, no, w którym no nie ma takich okresów jakby lepszych, gorszych, może oprócz wakacji, kiedy tym bazem, no jest cały czas oburzony. Tutaj można to jakoś tymi festiwalami mierzyć, prawda, czy jesień plusem, czy ile czasu potrzeba na ten remont? Ja powiem tak, każda instytucja ma swoją specyfikę. Białostocki Ośrodek Kultury
jest tak obłożony, że jeszcze do niedawna myśleliśmy o urlopach w marcu albo w grudniu. W tej chwili nie ma takiej możliwości, bo nie ma no i oczywiście również wobec widzów. Natomiast jeśli chodzi o wyłączenie kina, ja myślę, że to może być nawet dłuższa perspektywa niż powiedział pan prezydent, dlatego że jeżeli uda nam się w przyszłym roku zrobić wszystkie sposoby, które też wymagają tylko tworzenia, ale nie tam wyłączenia kina, bo trzeba wewnątrz po prostu stawić te kary rysowania, żeby porobić odwrócki, skrupule czy uczucia. Potem oczywiście jakoś tam zabezpieczenia. No to jest to jedna z tych prac, które doprowadzą być może w końcówce roku do zrobienia programu funkcjonalno-użytkowego. I zaczynamy przygotowanie dokumentacji z naszych wizyt studyjnych, które odbyliśmy w tym roku w różnych instytucjach, które miały tego rodzaju działania i zakończyły już swoje projekty. Wynika, że przygotowanie do dokumentacji to jest 1,5 roku. Średnio. Może te instytucje były troszkę większe od naszej, powiedzmy rok, ale jednak kolejny rok. Więc jeżeli będzie taka wola i możliwości finansowe, żeby w 2019 roku rozpocząć remont, to super. Jak długo on potrwa, będzie wynikało z dokumentacji i z zakresu prac, które trzeba będzie prowadzić. 2017, 2017 plus 5? No więc właśnie, będę odchodzić na emeryturę i mam nadzieję, że zostawię po sobie taką salę, że będę mogła się znaleźć w Alei Niezłomnych. Przepraszam za nas. Kobieta ma tyle lat, na ile wygląda. Ja bym pani mogła nie no i się nie tak trzymać. No proszę to szefowi, szefowej powiedzieć. Nie, ale tyle, ale to będą takie krótkotrwałe prace, które nie spowodują. No od 4 dni do 2. Ale takie przedziały czasowe musimy zabezpieczyć, żeby eksperci mogli. Musimy. Musimy sobie zaplanować mniej obciążone kwestie. Czy ktoś jeszcze by chciał zadać jakieś pytanie? Może pochwałę zamiast pytania? Proszę bardzo. Chciałem pochwalić panią dyrektor, bo zdobycie biletów na jesień z plusem graniczyło z cudem, zrobienie takiej imprezy, gdzie po prostu ludzie walą drzwiami i oknami. Szacunek. Dziękuję. Jak powiedział mój kolega, były dyrektor Wioskowskiego Teatru Marek Paszczyk, szczęście sprzyja tym, którzy na to zasłużyli. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o budżet, to pochylimy się na ten temat 30 listopada i przeanalizujemy, aczkolwiek ja osobiście rekomendowałbym jednak tak rozwiązanie, żeby budżet tych dwóch jednostek był na poziomie ubiegłego roku i dopiero w trakcie będziemy mogli sprawdzić, jakie są realne oszczędności. Zakładanie z góry jakieś konkretne kwoty może się odbyć na działalność merytorycznej, ale będziemy o tym rozmawiać 30. Także dziękuję. Czy pani dyrektor jeszcze może chce coś dodać? Bardzo dziękuję w takim razie. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Festiwal muzyczny Gloria Białymstoka. Proszę, maestro Aleksander. Wiecie państwo, ja tak patrzę, że warto się sami być. Bardzo ciekawe tematy, których ja powiem wprost, że no, niezbyt się znam, ale i pierwszy punkt, i punkt, który teraz słyszałem, po prostu no, bardzo interesujący. I cieszę się, że to dzieje się tu w Białymstoku. A ja państwu powiem tylko na początku to, że nie wiem, może nie wiecie, że ja tak tu przyjeżdżałem do Białegostoku czasu od czasu. Na krótki okres czasu wiadomo, że tam festiwal, potem różne inne rzeczy. A teraz nie wiem, czy może ktoś jest tego zadowolony, czy nie, ale niestety musicie mnie państwo cierpieć tu przy następnych może 8 albo 10 lat. Bo okazało się, że moja profesura jest już otwarta i uczy w naszej akademii. Ja to nazywam akademii, bez względu na to, że to jest uniwersytet muzyczny. Ale dla mnie to będzie zawsze akademia muzyczna.
Dostałem propozycję na długi okres czasu przez nowego rektora, ale to dostało było starego rektora, bo starego, czyli dyrektora, który odszedł, bo nam się z nim musiało to zmienić, wiadomo, niestety. Powiem Państwu, że mnie to bardzo cieszy, bo w tym momencie może mogę po prostu mocniej i aktywniej działać, nie tylko jako Festiwal Gloria. To jest odrębna impreza, która ma swoje już renomę i która po prostu jest znana naprawdę nie tylko w Polsce. I do tego chcę trochę zmienić fabułę tego festiwalu. W sensie jakim? W tym roku z dwojga studentów Akademii Muzycznej dostało się do Akademii Operowej w Teatrze, przy Teatrze Wielkim Warszawie. Z czego jestem bardzo dumny, bo to mój student. Chociaż tylko rok pracuję. Ja nie mówię o swoich, tak powiedzmy, możliwościach fachowych, bo o tym będziemy mówili za kilka lat, kiedy mam nadzieję, niektórych moich studentów z Białegostoku i okolic, czyli z województwa Białegostoku, tak jak słynne nasze niektóre znane osoby, Laszkowski i reszta, po prostu startowali na światową scenę. To jest moje założenie i moje marzenie jako profesora Akademii w Białymstoku. Cieszymy się, że udało nam się dzięki, powiedzmy, znowu mojej sprawnej osobie i jeszcze mamy kolegę zrobić wydział lokalny, do czego już przez lata szliśmy razem, tylko że nie było tak, powiedzmy, tej mocy kadrowej. Teraz już jest habilitacja moja, już mam nadzieję, że piszę pracę naukową związaną z wokalistyką, jasno, że to jest moja dziedzina. Ale wracając do tego festiwalu, w jakim sensie chcę go zmienić? Nie zamierzam prosić Państwa o więcej kosztów. Te większe koszty będą możliwe do osiągnięcia nie tylko z Urzędu Marszałkowskiego, choć w swojej kolejności tam są jakieś takie malutkie problemy, ale my to przejdziemy przez te problemy, a z Ministerstwa Kultury też. Bo na tym mi zależy, żeby otrzymywać środki na festiwal, który się rozwija, bo jeżeli Państwo byli, a byli, bo wiem, że byli, Pani Dyrektor była i niektórzy radnych. I bardzo cieszę się, że ten festiwal już się rozwinął do 7 dni. Że było piątek, sobota, niedziela, potem niestety podziały to wiadomo, że zostały te dni puste, no bo ludzie nie za bardzo te dni w okresie letnim chcą przyjść, bo są ogródki, są różne inne rzeczy, altanki. I następny piątek, czwartek, piątek, sobota i niedziela był festiwal, czyli 7 dni. W tym roku, jeżeli będzie wszystko dobrze i pozwoli nam na to wszystko, mam nadzieję, że to i merytoryczna wersja, i finansowa wersja będzie zaakceptowana przez Was. Po prostu chcę, ale to zupełnie za odrębny koszt, bo to zupełnie robimy, w ramach naszego festiwalu zrobić mistrzowski kurs. Żeby co? Żeby ściągnąć tu młodych ludzi jak najwięcej. To nie wchodzi w koszty festiwalu, bo jak widzicie, to w kosztach festiwalu tego nie będzie. Ten koszt będzie zupełnie inny, bo ten koszt będzie jak od studentów wymagany, tak i będę się starał od Ministerstwa Kultury, ale zupełnie z innej bajki, dotacje na ten kurs mistrzowski, który będę prowadził ja i będzie prowadziła dyrektorka operowej szkoły przy Teatrze Wielkim. Dlaczego to chcę zrobić? Dlatego, żeby... Bo teraz mój główny cel będzie nie tylko Festiwal Gloria, który mam nadzieję będzie żył, a to, żeby przy tym festiwalu młodzi ludzie wystartowali w świat wielkiej sztuki. Oto mój cel i ja do tego będę przykładał dużo, dużo sił przy moim działaniu w Akademii Muzycznej. Już się przyniosłem do Białegostoku. Już mam mieszkanko na Świętego Mikołaja. No i jak widzicie Państwo, wszystko idzie do tego, że prawdopodobnie ja swój taki krótki wiek mam, no może trochę dłuższy będzie, nie wiem jak to będzie wyglądało dalej, bo to tylko od Pana Boga zależy.
ile tam mi sądzono życie, skończyłbym stóp. Ktoś przyjmuje moje osoby, ktoś nie przyjmuje, to są ludzie po prostu. Ale myślę, że ja próbuję w ciągu tych 10 lat tego festiwalu ściągnąć tu trochę tej muzyki. Ja nie mam nic przeciwko muzyce folklorystycznej, ja nie mam nic przeciwko disco polo, każdemu swoje. Ja przyciągnąć tu poważną sztukę, która już przez te 10 lat promuje. I teraz, jak Państwu już powiedziałem, chcę, żeby do tego podłączyć, żeby ta młodzież, a naprawdę mamy zdolną młodzież, która już w niektórych koncertach była, wykazała się. I w tym momencie będę próbował, żeby jak najwięcej, no i jeżeli dwojga, trojga wystartują i kiedy zaśpiewają w Laskali, to jest największe szczęście. I to ja to mam tu cel. Teraz odnośnie tego programu, który tu Państwo widzicie, założyłem na 11 festiwal, jak Państwo widzicie, daty nie mam jeszcze, prawda? No bo nie mam dat. Bo, jak wiadomo, Uniwersytet Medyczny zamyka salę na remont. Salę Branickich. Czyli jest kwestia, problem, gdzie i jak to co robić. Rozmawialiśmy dzisiaj z dyrektorem Śródmieścia, temu dyrektorem Śródmieścia. I będziemy próbowali gdzieś znaleźć salę, czy to będziemy z dyrektorem szkoły muzycznej rozmawiać na Podleśnej, bo chciałbym te dwie imprezy, wielkie imprezy, pierwszy koncert, gdzie jak Państwo widzicie jest z orkiestrą i ostatni koncert z orkiestrą chcielibyśmy zrobić w większych salach, czyli czy to będzie na Podleśnej, czy to będzie, może nie wiem, bo mówił, że jest na Świrkowej jakaś piękna sala, na jakieś tam 250 miejsc, gdzie można by było zatrzymać się, bo naprawdę no nie mamy swojej siedziby, zresztą ja... No ale gdzieś tak, myślę, będziemy próbowali ten rok wytrzymać, bo następny już mam potwierdzenia rektora, już nowego rektora, że na pewno oni będą sobie życzyli, żeby Festival Gloria dalej był przez te 10 dni u nich w Pałacu Branickich, ale to będzie 2018 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No cóż mogę powiedzieć jeszcze. Próbowałem, rozmawiałem z Grażyną Brodnicką, ona, wiecie Państwo, no Grażyna to jest gwiazda, której no niestety już nie będzie więcej w Polsce. Ja mogę wprost powiedzieć, bo nie mamy operetki, nie mamy kształcenia operetkowego w ogóle w Polsce. Niestety polska operetka, czyli operetka w Polsce, nazwijmy tak, bo polskiej operetki nie ma. Chociaż już dotarłem do kilku takich, że okazuje się, że jest, tylko nie znany są. Do operetka w Polsce umarła, śmiercią naturalną. Po prostu, to nie będę to się wchodził głęboko, ale Grażyna Brodnicka to jest jeszcze gwiazda, która ostatnio śpiewałem z nią, po prostu cichocinku. Myślałem, że no, powiedzmy tak, operetka, no po 50 kobieta wiadomo, jak to jest. Nie wiemy, prosimy o szczegóły. Przepraszam, ale taka jest prawda, życie biorę swoje, natura bierze swoje. Ale po tym, jak usłyszałem w cichocinku teraz, rok temu, dokładnie teraz, no, jak ona śpiewa, kobieta po prostu ma tam, nie wiem ile lat, nie wiem, ale nie będę mówił, ale po prostu, no, to jest gwiazda. To jest gwiazda. Trzeba jej mikrofon dać. To buzi wiadomo rzecz, no bo ja nie potrzebuję, ale jej trzeba, ale jak ona pracuje z tym mikrofonem, to jest kwestia. Dlatego zgodziła się, przyjęła naszą propozycję, żeby przyjechać tu do Białegostoku na mój festiwal. Mówimy w tym momencie o koncercie galowym. Tak jest, o koncercie galowym, tak. No, wiecie Państwo, dlatego ten koncert kosztuje, bo ja orkiestra. No i sama Grażyna, no niestety, no nie zgodziła się, prosiłem, żeby obniżyła mi kwoty. Ale mówię, a wiecie Państwo, mówię, jak ci stać było na Wodeckiego, to stać się będzie inaczej. No, mogę zrobić. Ale chodzi o to, że proszę Państwa, żeby Państwo nie myśleli o tym, bo jeżeli, ja powiedziałem o Grażynie, bo jesieni umowy nie podpisowałem, jeżeli ja dostanę pieniądze z Ministerstwa Kultury, to w tym momencie będzie ten galowy koncert z Grażyną.
Jeżeli dostanę, to ja coś pomyślę innego, bo po prostu nie da się. To nie będzie z kosztu, powiedzmy, no bo ja występuję na 250 tysięcy tam ileś, tak? 350 na końcu, żeby koszt całego festiwalu. No po prostu nie wiem, co będzie z Urzędem Marszałkowskim, bo w jaki sposób na razie nie wiem, co tam się dzieje. No, ale może i wiem, nawet tam nie chcę mówić do końca, bo jeśli nie jest to sprawdzone przeze mnie, ja tylko wtedy mogę mówić, jak mam sprawdzony i fakty przed sobą postawione. Coś tam dzieje, nie wiadomo dlaczego, ale podobno tam coś testowali, mi się to nie podobało. Nie podobało się za mało reklamy, chociaż reklama była większa, bo było 11 imprez i w terenie, to czyli już więcej było głośno o tym mówione. Zobaczymy, bo to jest się ten... Ale mam nadzieję, że może przez nie dotację, tak powiedzmy docelową, dostanę dotację jakoś tam może z konkursu. No to, ale to już jest mój problem. Mam nadzieję, że dojdzie jednak do tych 250 tysięcy. Jeżeli nie uda nam się to zrobić, bo jak Państwo wiecie, że ja jako prywatna osoba nie mogę startować do Ministerstwa Kultury. Jako fundacja to tylko po 3 latach pracy ciągłej. A mam nadzieję, że teraz dyrektor Domu Kultury, który już pisał kilka projektów ciekawych tam i dostał na to dotację. Mam nadzieję, że przy tej jego pomocy i pomocy Państwa, bo wiadomo, to będzie już wkład własny, możemy występować do Ministerstwa Kultury i mam nadzieję, że coś z tego dostaniemy. Ale jeżeli chodzi o poziom festiwalu, to będę starał się jak najwięcej to zrobić. I przy jednym z koncertów podłączyć tych studentów. A jak Państwo wiecie, no studenci to też ludzie, ale oni nic nie kosztują. Bo dla nich występować z gwiazdami to jest już coś. A ci studenci, którzy przyjadą na kurs mistrzowski do mnie, zapewniam Państwa, że to są już prawie gotowe artyści. I poziom koncertów będzie naprawdę wysoki. Bo no wiadomo, o co chodzi. No chodzi o zmniejszenie kosztów, ale nie o zmniejszenie poziomu festiwalu. Tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jeżeli jakieś pytania, chętnie odpowiem. Proszę bardzo. Mówił Pan o Auli na Świerczowej, to jest na Wydziale Pedagogii i Psychologii, zdaje się, Uniwersytetu. Tak. A trzeba będzie wystarczająca, czy raczej większa? Tam będą mniejsze imprezy. A jeżeli jest większa, jak najbardziej, tylko że ja nie znam tych. Ja już podpowiem. Proszę bardzo. Na Politechnice, na Wydziale Elektrycznym jest aula na 600 osób. To kwestia akustyki, ale to ja nie jestem tutaj. Wie Pan, ja Panu powiem. Kiedyś mi też mówili, że oj, tu jest zła akustyka. Tu jest zła akustyka. Poszedłem do parę razy występowałem tylko na płacie, jeżeli ktoś Państwa pamięta. To ja czegoś akustyka mi nie przeszkadzała. Czyli dla tych, kto ma głos, akustyka nie przeszkadza. Akustyka przeszkadza tylko tym, którzy nie mają głosu. Albo mają malutki. Tylko tyle. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Na pewno skorzystam z tego, bo wiecie Państwo, mi też interesujące jest to, żeby jak najwięcej było ludzi. My w tym roku nawet, jeżeli, nie wiem, czy wiecie, my nawet obniżyli dla ludzi po 60 bilety po 20 zł. I po prostu na 3 koncerty od razu kupowali. A jak się dowiedzieli, że 40 zł, oj, wie Pan, to tak dużo, mówię, ale dla seniorów opuściliśmy o 50% prawie. I wszystkim naprawdę było dużo ludzi. Słucham. Wspomniał Pan, Panie Profesorze, że jeszcze termin jest nieznany, ale widzę 6 koncertów, to jest 6 dni? Nie, tak. Okay. To jest tak, piątek, prawdopodobnie już dzisiaj spróbowali ustalić, bo wiecie Państwo, ja dopiero dzisiaj miałem pierwsze spotkanie z dyrektorem Domu Kultury, on dopiero od listopada jest i ja nawet nie wiedziałem, gdzie przez to będę po prostu, no teraz wiem już, że mamy taką możliwość i dziękuję bardzo, że dostaliśmy pomoc i prezydenta i ludzi, którzy tu zajmują się tym, że możemy to zrobić przez instytucję państwową. Powiem prosto, że po prostu bardzo mi na tym zależy, żeby to było państwowe instytucje, żeby nie mówili, a jakaś fundacja, czy tam z Bytomia, czy tam z Legnicy, czy tam skądś, że po prostu, żeby było to miejscowe, tym bardziej, że zamierzam, no powiedzmy, puścić tu korzenie już do końca swojego życia i tam małżonka zawsze mówi, że obok syna tam, co w Praszlu, już miejsce jest przygotowane, po prostu, ale widocznie tak to się stanie i tak musimy to zrobić. I dlatego to, co mówi Pan, no
6 dni, piątek, sobota, niedziela. Czyli 8, 9, 10 prawdopodobnie. Bo ja z artystanem muszę rozmawiać teraz dopiero. Potem 11, 12, 13, 14 to są kurs. To będzie kurs przy Akademii. To już panie dzieckom rozmawiam na ten temat. I piątek następny, czyli to był 8, czyli 15, 16, 17, następne 3 dni, czyli 6 dni, ale będzie kurs i na ostatnim koncercie będą występowali laureaci, no laureaci, wybrani przeze mnie studenci, którzy tu przyjadą na kurs. Tak to wygląda. Ja też do pana profesora z taką ewentualnie podpowiedzią, znaczy wiadomo, że sala na Podleśnie jest bardzo dobra akustycznie. Jest jeszcze jedna sala w Białymstoku ewentualnie do rozważania, to jest mniej więcej 450-500 miejsc z dostawkami, to jest sala byłego kina Ton. To jest własność to jest kościelna, ale myślę, że... A gdzie to znajduje się? Przy katedrze. Przy tym duży, tak? Jest... I tam jest 450 miejsc? Tak, w sumie tak. Jest naprawdę akustyka genialna. Czyli co, rozmawiać z proboszczem? Ale to jeszcze remontuje. No jest zewnętrzne, no, w środku nie, no, nie jest to budynek najnowszych, powiedzmy sobie. No rozumiem, ale mnie chodzi o to, że po prostu ja miałem na te mniejsze imprezy, bo chodzi o to, żeby ja mógł gdzieś orkiestrę posadzić, bo jak Państwo kto byli, widzieliście, jak było przy Nabuku na przykład. No nie było, nawet siedzieli tam z tyłu, w tym pokoiku. To jest, panie profesorze, budynek, w którym kiedyś był teatr. Czyli jest scena. Tak, tak. Ja dziękuję bardzo za podpowiedź, ja to nawet jutro już tam będę sprawdzał, co to jest, jeżeli uda mi się. Jest tam świetna, no to nie wiem, jak to tam dalej jest to dane, ale... To dobrze, to dziękuję bardzo za podpowiedź. Jeszcze. Ja mam pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem, panie prezydencie, czyli pieniądze na festiwal Okolowia w przyszłym roku są w budżecie Domu Kultury Śródmieście, tak? Zaraz sobie przedstawiam. A jeszcze jedno pytanie, a tutaj sala ile to mieści? No tak, wiadomo, tylko że chodzi o to, że proszę Państwa, na pewno sali nikt mi nie da za darmo. No, nikt mi nie da za darmo, czyli ja muszę za to zapłacić. Ja tam włożyłem jakąś płotę odnośnie tego, bo byłem zaskoczony w tym roku, że rektor mi obniżył płoty i to było naprawdę bardzo zaskoczenie, ale też nikt za darmo nie da, bo prąd i obsługa i to wszystko kosztuje. Ja tam założyłem 15 tysięcy, no mam nadzieję, że wystarczy na te dwa wieczory. Jeżeli nie, no to będę skracał po prostu programy artystyczne. No niestety, no taka jest prawda. Jeżeli ktoś u mnie za życie, tak jak przy formowaniu tego festiwalu było zażyczone 10-15 tysięcy tylko za jeden wieczór, to powiedziałem dziękuję bardzo, nie mogę tego zrobić. Bo to są niestety koszty. Ja proponuję też, żeby Państwo nie wyszedł z niczym, żeby przegłosować stanowisko, że w pełni popieramy działania pana prezydenta, jeżeli chodzi o przyszłoroczną edycję Festiwalu Muzycznego Gloria w Białymstoku. Dziękujemy za prezentację. Kto jest za taką propozycję, że popieramy te działania? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tym zakresie, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Festiwal Up to Date. Prosimy o pana głos, pana Jędrzeja Mądziło. Chciałbym Państwu przedstawić mojego kolegę Czarka Kwicewskiego, który jest mózgiem głównie naszej pomocy przy festiwalu, a także drugim najdłużej działającym człowiekiem przy Up to Date po mnie. W zasadzie może kilka dni krócej. Nigdy ze mną nie bywał, przy takich okazjach się nie wypowiadał, ale dzisiaj na pewno zobaczy Państwo, że jest dla mnie nieocenioną pomocą, a festiwal by się bez niego zupełnie nie odbył. Ja na wstępie chciałem powiedzieć tak, nazywam się Cezary Kwicewski. Jestem dzisiaj nie w pełni zdrowia fizycznie, psychicznie jak najbardziej. I chciałem pana prezydenta przeprosić, że wszedłem, stuknąłem. Nie, ja to jest tak kultura. Kultura pomaga, to on się ze mnie nauczył i chciałbym taki być. Nam sekundę zajmie, nie będziemy Państwa zanudzać wykresami rysowanymi tam. Mamy to jako rezerwę, gdyby się pojawiły trudne pytania i trudne. Ja się cofnę. Ale nie będę próbował się do ekranu.
Drodzy Państwo, to jest nasz logo. Dzisiaj do Państwa chcemy troszeczkę operować nomenklaturą czarno-białą. Powiem szczerze, że jest to mój debiut w PowerPoincie. Opanowywałem go ostatnimi dniami, żeby Państwu parę rzeczy pokazać. I to, o czym chcemy mówić, jest sensum stricte czarno-białe. Bo to jest jak czarne na białym w pewien sposób. Przygotowując tę prezentację, ja o nie miałem w pewnym sensie z niektórymi rzeczami, na którym się bliżej nie przyjrzałem, jeśli chodzi o Festiwal Up to Date, który już ma 7 lat i nadchodzi ósma edycja. I będzie to małe podsumowanie na okrągłą siódemkę. Ale też to będzie zupełnie inne spojrzenie na festiwal niż do tej pory mieliśmy my, niż do tej pory komunikowaliśmy na zewnątrz, ponieważ pewne rzeczy zostawialiśmy do siebie, a uznaliśmy, że czas jest po prostu niewypowiedzi. Tak, i na pewno większość z Państwa, w zasadzie wszyscy słyszeli o naszym festiwalu. Część z Państwa miałem okazję widzieć na naszym festiwalu. Zacznijmy szybko tak naprawdę. Czym jest, czy tak, czy nie? Może to jest tak po prostu. Czy to jest wartość społeczna? Nie wiem. Może to jest zło konieczne? Może to jest sztuka? A może to tak na siłę anglojęzyczna nazwa, ten Up to Date, tak? Bo jesteśmy na Podlasiu, a to taka nazwa. A może? A może Up to Date, tak zagadkowo wchodzimy, bo nie umiałem jeszcze slajdu zrobić dobrze w tym PowerPoincie i tak strzałką to przesuwam, ale tam będzie parę takich na dotyk. Biznes, czyli biznes dla Białego Stołu. I tutaj bardzo mocno się skupimy na liczbach. Liczbach, których ja powiem szczerze, rozumiem, wiem, że są prawdziwe, ale emocjonalnie nie potrafię ich jeszcze przetrawić. Bo to są świeże rzeczy, które wiedzieliśmy, że musimy jakby przygotować i zaczynając w 2010 nigdy nie myśleliśmy, że to trzeba będzie robić. Ale zobaczmy. Szybka statystyka. I na bardzo szybko. To są lata, liczba uczestników całkowicie na chudek. 37 tysięcy ludzi. I teraz liczba uczestników spoza Białegostoku, pierwsze 400, to było kilkanaście procent. Tam było trochę ponad... I to była pierwsza edycja, była jedyną edycją jednodniową festiwalu. Później w 2011 roku festiwal liczy dwa dni, czyli odbywa się przez cały. Państwo zobaczą bardzo, bardzo dużo cyfr liczb. Nie chcę straszyć. Ja wolę cyfry zaniżać, bo jak ktoś mnie złapie, że kit komuś wsadziłem, to potem nie ma zaufania. Także te liczby są jak najbardziej autentyczne. I teraz tak, przez te wszystkie lata 16 900 osób odwiedziło Białystok ze względu na tutaj. Tyle osób przyjechało. I Jędrzeja pomysłem było przeanalizowanie tego w taki sposób. Znaczy, tu jeszcze mamy 2016 i 3500 osób. I jeszcze pytanie. Jakie wydarzenie kulturalne sprowadza tyle uczestników spoza Białegostoku? Ja prosiłem parę osób, które działają w kulturze w Białymstoku, które żyją i korzystają biernie też z tej kultury, żeby mi dały w twarz słowem,
i powiedziały, jakie inne wydarzenie kulturalne sprowadziło, czy sprowadza ponad 3 tysiące użytkowników do Białegostoku. Rocznie. W zeszłym roku 5,5, tak? Tak. To jest tylko statystyka dotycząca finału festiwalu, czyli tego jednego weekendu, który jest we wrześniu, tradycyjnie już. To nie jest liczba, która dotyczy naszych wydarzeń towarzyszących, które przyciągają o wiele więcej ludzi przez cały rok. One odbywają się w całej Polsce, ale o tym jeszcze opowiemy później. Ja przepraszam, ale te 3,5 tysiąca policzyliście w ten sposób, że to są bilety sprzedane poza Białystok, tak? Tak. Też jesteśmy białostoczanami, którzy dbają na im ten przedział kultury, którym jest tutaj. Także by odpowiedzieć na to pytanie. Się cieszę z tego tak naprawdę pytania, tak jakbyśmy byli trochę ustawieni. Parę lat temu jeszcze można było na spokojnie ocenić, ile ludzi jest spoza Białegostoku. Po czym? Po tym, że Ticket Pro i inne sieci sprzedaży biletów sprzedawały je w Media Markcie, na przykład Obowiki. I tam my dostawaliśmy sprawozdanie normalnie, PDF-a, czasami jak byli zacofani, to .doc, prawda, czasami .docx, tak? I tam było gdzie kupione. I szczerze, ta tendencja się zamazuje, dlatego że ludzie już mają swoje smartfony, które teraz już tak naprawdę są niczym nowym i ludzie na kody QR, na różne inne rzeczy jakby wchodzą, ale widzimy ludzi, którzy są, widzimy ludzi, którzy przychodzą na inne imprezy i nie powiemy, to byłoby nie, bardzo śmiałe, żeby widzieć, że znamy połowę Białostocza z widzenia, tak? Ale widzi się tych ludzi, po prostu przyjeżdżają ludzie, którzy... pojawiają się też na naszych imprezach w innych miastach. Więc tu mamy też, też coraz częściej słychać na aktualnie po prostu obce języki wśród publiczności i w tej chwili można powiedzieć, że spokojnie 250 do 300 osób jest przyjezdnych spoza w ogóle naszego kraju. Głównie Białoruś i Litwa, ale też zdarzają się tak egzotyczne odwiedziny jak ludzie z Estonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy nawet z Moskwy. W 2011 roku, co było totalną abstrakcją, byli ludzie, spotkaliśmy, to wtedy było na terenie Węglowej i oni powiedzieli coś tam, my na stopę przyjechaliśmy z Niemiec. To po prostu to było szalone. I to pytanie wydaje nam się, że państwo sprowadza nas na ziemię, sprowadza regularnie największą liczbę kulturowych turystów, jak to chcemy nazwać. I wracamy do liczby tych, którzy przyjeżdżają. I popatrzmy teraz na to. Prosta logika mówi, że każdy, kto przyjeżdża, ten musi. Przyjeżdża do Białystoku, do Krakowa, do Warszawy, do Hajnówki. Coś tam musisz wydać jakieś pieniądze. I zobaczmy tak. Każdy musi gdzieś przenocować, coś przekąsić, wydać kilka złotych na festiwalu, bo to nie ma szans, że ktoś nie wyda. Nie mówimy tu też o wydatkach na bilety. Tutaj te wydatki na bilety zostały pominięte. I załóżmy skromnie. I państwo sami mogą ocenić sami dla siebie. A ty parytetu nie zachowałeś. Jego jej dzienne wydatki. Dobra. Jego uczestnika. Jest taki politycznie poprawny. To tak, 75 zł za nocleg, jest to taka w miarę średnia cena, bo ludzie płacą po 100, 120, 150 więcej. Są też tacy, którzy na Politechnice nocują za 40-50, prawda? Jest to średnia cena. 25 wyżywienie dzienne, to przyżyjmy w obcym mieście za 25. Jedziemy skromnie, wolimy poobcinać realistycznie, ile się da. W zasadzie nie realistycznie, ale mniej. Tak jak mówiłem wcześniej, 20 zł konsumpcja na festiwalu dziennie. To nam daje 120, nie? Tak? Proszę do tych dziennie. Prosta rzecz. I teraz tak, 2010 było 400 osób, które był jeden dzień, wydał 120, 50 tysięcy. Szybko to się pomnożyło. 2011 już mamy, tutaj mamy więcej użytkowników, tak? 240 zł po dwa dni. I lecimy, bo nie ma co czekać. I zobaczmy tam. To jest jętko obliczenia. Jak on to obliczył, ja po prostu pomyślałem, cztery bańki zostawili w Białymstoku. Uczestnicy przyjezdu wystąpili po 4 miliony złotych i to jest taka bardzo skromna kalkulacja. My do tej kalkulacji podchodziliśmy kilkakrotnie, ale ja pomyślałem tak. Widzę dużo znajomych, którzy wiem, że mieszkają w Warszawie, bo oni zawsze to jest festiwal. Cześć, jak tam tego? I wiem, że nie przyjeżdżają do Białegostoku na today. I co? Ja powiem, że oni płacą za hotel, bo matki nocują. Chyba, że tam z żoną, mężem czy coś, prawda? Ale to też rodziców się nocują. Ale to też jest taki fakt, że jak jedziemy do własnego miasta, to chętnie zostawiamy pieniądze. Nie tylko dlatego, że mamy sentyment i je kochamy, tylko po prostu czujemy się w domu i jesteś pusty. Po prostu, czy zakupy, czy coś, gdzieś pojedziemy, cokolwiek. I dlatego też
jesteśmy szczerzy, tak? Bo te cztery bańki brzmią naprawdę mocno, a jesteśmy szczerzy, szukając jakichś, obciąć te pieniądze, które faktycznie są przywożone, były przywiezione do Białegostoku. I jak obetniemy 10% ludzi, przypuśćmy, że co dziesiąty jest białostoczyninem, który wraca, to będzie taka suma. I teraz tak, to pieniądze są, którzy są zwykli ludzie, obywatele, kobiety, mężczyźni, dziewczyny i chłopaki zostawiają, ale popatrzmy na środki ze źródeł zewnętrznych, pozasamorządowych, czyli te, które nie są z biletów, te, które pochodzą ze źródeł, czy to kapitał prywatny, czy dotacje z Ministerstwa Kultury, czy Narodowego Centrum Kultury, które zdobyliśmy przez lata na nasz festiwal. Mhm. I tak, 2010, ja będę śmiało szedł przez te liczby. No i też, tutaj są obliczone też bilety, wpływy z biletów. I zobaczmy na to. Tyle pieniędzy sprowadziliśmy, które zostały z tych wszystkich jakby źródeł, o których mówiłem, że... I teraz popatrzmy tak. Tak, ci przyspieszyło jeszcze ten PowerPoint. Tak, zobaczmy na te, ty mamy te dwie liczby. Ponad trzy. Ta zielona, pierwsza, jest troszeczkę okrojona, bo 25 zł dziennie plus 20 na festiwalu, na wydarzeniu, to jest mało, ale to jest okrojone. I na co one się sumują, te liczby? One się sumują na następne pytanie, które jest. Jeszcze raz, odpowiedź na następne pytanie. Jakie inne wydarzenie kulturalne sprowadza tyle środków finansowych z zewnątrz? A może, czy ja mogę na chwilę wrócić do tej poprzedniej planszy dotyczącej środków zewnętrznych do... To? Tak. Jeśli można uzyskać informacje 2015-2016, jak gdyby jaka była kwota zaangażowania zewnętrznych innych podmiotów w ramach tych 360 tysięcy i w ramach tych 565 tysięcy? To są te kwoty. To jest ale kwota bo za... też są kwoty biletowe, więc żeby było... Jasne, jakoś... jasne. W przypadku roku 2016 jest to około 350 tysięcy, bo około 200 tysięcy było z biletów, a w roku 2015 170 tysięcy. Bilet. 170 tysięcy są środki zewnętrzne, a reszta to jest bilet. Czyli co roku macie 200 tysięcy z biletów. W dwóch ostatnich tak, przynajmniej. Ale zobaczmy, jak chcemy tak realizować 14, 15, 16. Popatrzmy na sumę, co... Jeszcze moment, jeszcze tylko zapytam. 170. Jakie jest zaangażowanie ze strony sponsorów, jakie jest zaangażowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego i Województwa Podlaskiego w tej kwoty? To jest 170 tysięcy w 2015 i 350 tysięcy. Ta kalkulacja nie zawiera wkładu województwa. To są środki poza samorządem. Miejsce poza samorządem województwa. Czyli tutaj ze sponsorami nie ma reguły. Akurat przeskok między 2015 a 2016 rokiem był bardzo duży, bo nawiązała się współpracę z T-Mobile, które dołożyło do festiwalu dokładnie 200 tysięcy netto. A ministerstwo w tym też nie wchodzi, tak? Ministerstwo ostatni raz wsparło nas w roku 2011. W następnych latach mieliśmy współorganizację, w 2012-2013 bodajże mieliśmy współorganizację z Narodowym Centrum Kultury. Ja tu chciałem powiedzieć o 2015-2016, ale ten temat wróci. To nie jest to miejsce jakby główny merytum, a też nie jest odpowiedzią na pytanie. Okay. Leje. Leje. Sumy na odpowiedź na pytanie, jakie wydarzenia sprowadzają te pieniądze i nam się wydaje, że jako wydarzenie ta liczba środków przez oczywiście to 6 lat, tak? Powyżej 3 milionów. Pozostańmy przy liczbach. To jest na bardzo szybko dane promocyjne. Tu mamy zasięg social media. Jest to suma wszystkich fanpage'y, które są w naszym, jakby pod naszą ręką, którymi promujemy up to date i Białystok. Ilość plakatów, ilość ulotek, ilość gadżetów, ilość wejść na stronę. To jest ciekawa rzecz, że przez, i tu mamy 2014, 15, 16, czyli 3 lata, mamy prawie 400 tysięcy wejść na stronę, jest to trzecia liczba od dołu. Druga liczba od dołu jest to 108 uników, czyli osób niezależnie wchodzących. I ja pociąłem to w taki sposób, dam dwa przykłady. Albo może poproszę pana przewodniczącego, żeby powiedział, która od góry, na przykład tu mamy
7 rzeczy. To ja powiem, na jakiej zasadzie ja liczyłem następną liczbę, żeby było fair. 3, 4, 5, 6, 7. Pan zastępca? Ja to słabo zwrotny jestem. Jedziemy, naprawdę. Ja wierzę na słowo. To weźmy 7, ostatnie. Dobra, szczęśliwą, okej? 40 tysięcy wysłanych newsletterów. Mówmy się. Nie wszystkie docierają, część trafia do spamu i nie wszyscy je otwierają. Więc tu wziąłem 10%, czyli 40 tysięcy czy 4 tysiące. Suma do góry. 108 tysięcy, no to są ludzie, którzy weszli, to jest niezależne, tak? Weź na stronę, w ogóle nieliczone, bo tu już mamy tych ludzi i jeszcze weźmy, nie wiem, pierwszą, weźmy ilość ulotek, 210 tysięcy ulotek. Ja mam wrażenie, że pan się tłumaczy, ale... Nie, ja się nie tłumaczę, bo ja tu mam sumę 250 unikatowych osób, czyli tak naprawdę bez udziału w festiwalu przez te wszystkie lata, bez filmów promocyjnych, które coś tam jeden czy dwa nam się udały, jak państwo pewnie wiedzą, i na kanałach promocyjnych, bez udziału w samym festiwalu z Marką Białystok w latach 2010-2016 miało do czynienia 250 tysięcy niezależnie osób. Obcinałem w ulotki z 210 tysięcy. Tam było tyle ulotek i to są faktury na to i wszystko i tak dalej. To jest połowa, bo załóżmy, połowa tylko ludzi rzuca okiem na ulotkę. Ulotka idzie out, nie? Także to tak jakby uczciwie liczone. I teraz przechodzimy do ludzi. Uczestnicy festiwalu, popatrzmy na 2016. Około 6 tysięcy osób. Imprezy towarzyszące. 6800. Streaming. I tutaj to jest rzecz, która idzie bardzo mocno z czasem i jeden powie dwa słowa. Najpierw słowo wytłumaczenia do imprez towarzyszących. Jako festiwal organizujemy przynajmniej kilkanaście imprez towarzyszących w miastach takich jak Warszawa, Sopot, Wrocław, Poznań, nawet Szczecin się zdarza, Lublin, Olsztyn, Gdańsk mówiłem? Po prostu jest tak naprawdę mniej miast, w których nie byliśmy, niż tych, w których byliśmy i to jest suma frekwencji na tych wszystkich imprezach przez ostatni rok. Jeżeli chodzi, no jeszcze nie skończyliśmy, jeszcze dwie imprezy do końca roku się wydarzą. A jeżeli chodzi o streaming, to na przykład działania festiwalowe były mocno przedłużone przez transmisję występów na żywo w internecie. Tam statystyki są podane i w tym roku za pośrednictwem platformy Boiler Room, a także streamingu zorganizowanego przez naszego sponsora T-Mobile, występy z festiwalu obejrzało 82 tysiące osób. I tyle osób obejrzało na żywo te występy i można je dalej oglądać i statystyki rosną. Można po prostu wejść i sobie je odtworzyć. I tak, suma, bo tradycyjnie patrzymy na frekwencję, jako na osoby, które kupiły bilety są, ale są inne czasy. Tu chodzi o dotarcie tak naprawdę do ludzi. I przez wszystkie lata uczestnicy, którzy przyszli na festiwal, tak? I łącznie z tymi imprezami towarzyszącymi, a także streamingiem, to jest 180 tysięcy, jakieś 600%. Miał kontakt z festiwalem. I chcielibyśmy na chwilę wziąć, bo zasypaliśmy państwa liczbami i chcieliśmy na chwilę wziąć oddech od tejże liczby i państwu coś pokazać. To jest ostatni film promocyjny waszego festiwalu, gdzie występował pana ojciec. Miał ile wejść? To do tego pan zmierza? Ojciec? Tak. No był też profesor. Nie, ojciec wchodzi raz o dobrze, nie tak film. To pomyślmy, jeżeli mówimy o wejściach tego filmu, czyli tak jakby kliknięciach, bo obejrzenia to jest trochę oszustwo, bo jak na YouTubie będziemy F5 wciskać się odtwarza, odświeżać, to już są bile, prawda? Ale jeżeli pomyślelibyśmy o na przykład Lowlanders film, który tak gruby mechem poszedł, chciałbym, żeby państwo jakby w głowie czy serce ocenili, chyba Lowlanders miałby więcej obejrzeń. Możemy tak powiedzieć, czy nie? Ma więcej obejrzeń i tak jakby to było to, że Lowlanders super. Ja to w ogóle ten film, który państwo zaczęli oglądać, to jest też powstał z Krzyśkiem Kiziewiczem, który Lowlandersem zrobił ten film.
i Krzyśka wkład tu jest jakby nieoceniony. To może to zróbmy w ten sposób. Okej, okay. Jeżeli nie... Okej. Okay. Myślę, że to trzy z nas udziała ten film. Ja też tak chcieliśmy oczarować, bo jest taki emocjonalny. Obejrzałem trzy razy. I tak właśnie też bywa z filmami, że użytkownicy po prostu tak, nie, tak oglądają te rzeczy, tak? I tak. Promująca tutaj promujemy Białystok i pracowaliśmy przy naszych filmach z tymi oto osobami. Ewa Kasprzyk i Tomasz Knapik byli gośćmi w naszym ostatnim filmie. Wcześniej też mieliśmy film z profesorem Jotkiem. Krystyna Czubówna 2011 udzieliła nam głosu. I jaka jest suma obejrzeń naszych wszystkich filmów? Tu padają strasznie abstrakcyjne sumy, ale realne jak najbardziej. I zobaczmy. To jest suma obejrzeń wszystkich filmów zliczona, to są dane z sierpnia tego roku. I jest to YouTube, jest to Facebook, jest to też mamy na kanale Vimeo, wszystko to było zliczone i to jest taka liczba. I teraz co ciekawe, te 4 300 000 i tak dalej. Sprawdziłem dane GUS-u ostatnie, jakie były na temat liczby mieszkańców w Białymstoku. I tam trafiłem na dane z 2015, które mówią, że 290 000 mieszkańców na tamten czas było w Białymstoku. I jeżeli weźmiemy tą sumę i podzielimy ją przez Białostoczan, to by znaczyło, że każdy białostoczanin, tak jak tu padło, 3 razy widział ten film albo różne inne nasze filmy widział 15 razy. Czyli cały Białystok siada i 15 razy ten sam film, drugi, następny, trzeci. To są takie liczby. A w każdym z filmów, nawet jakbyśmy nie chcieli, musi się pojawić słowo Białystok. Bo zapraszamy na festiwal, który jest w tym mieście, tak? A my nie chcemy się tego... Co będę mówił, że się nie wstydzimy? Ja się tu urodziłem, tu się urodzili moi rodzice i tak. To właśnie 14,76 razy każdy białostoczanin obejrzał nasz film, jeżeli to byliby tylko białostoczanie. Media Interia mówi o nas, że jesteśmy mistrzami promocji. TVP Kultura pisze o nas, też wspomina, jest tu na główku w headerze Białystok. Też dla naszego filmu TVP Kultura zrobiła pierwszy w swojej historii wyjątek i zamiast zapowiedzi stworzonej autorsko wpuścili zapowiedź trumy i im zaproponowali się. Także mamy pierwszy rok współpracy z TVP Kultura, a od razu jesteśmy traktowani wyjątkowo. Media branżowe, nowy marketing, F5. Media traktujące o marketingu i reklamie. najlepszy polski viral, to zaznaczony fragment, odbywający się w Białymstoku, festiwalu, przerwa na reklamę, organizowany w Białymstoku. Marketing też tutaj mały jest, że z Białymstoku to jest telewizja for fun, to jest lifestyle'owy magazyn, to jest Red Bull, który jest marką, marki o nas piszą.